Geny po matce robią swoje. Justyna Steczkowska pochwaliła się urodziwymi synami. Justyna Steczkowska zadbała o to, aby jej synowie zaliczyli odpowiednie wejście do świata show biznesu. Kilka miesięcy temu, podczas koncertu fundacji, wokalistka udowodniła, że Stanisław i Leon są równie umuzykalnieni i wrażliwi, jak ona sama. My zaś wiemy, że młodzi artyści odziedziczyli po swojej matce nie tylko pasję do muzyki. Można powiedzieć, że ubiegły rok pod wieloma względami należał do Justyny Steczkowskiej. Mieliśmy okazję docenić talent jej synów. Teraz wokalistka znów pokazała się u boku Stanisława i Leona. Cała trójka zapiera dech. Genów nie da się oszukać. Justyna Steczkowska otworzyła synom drzwi do kariery. Gdziekolwiek się nie pojawi, Justyna Steczkowska olśniewa stylizacją i klasą. Znana ze swojego perfekcjonizmu, dopina wszystko na ostatni guzik, czy to występ na festiwalu, czy wizyta w programie śniadaniowym. Te cechy doskonale poznali jej synowie. Zapytano o współpracę z matką, 22-letni Leon Myszkowski odpowiedział w dość dyplomatyczny sposób. Jeździłem czasem z mamą na koncerty, pomagałem tam przy różnych rzeczach, jak noszenie walizek, wożenie kabli, pełen wachlarz. Mama jest mamą w domu, w pracy jest Justyną Steczkowską. Jak ma być coś zrobione, to ma być zrobione, raczej rzeczowo, zdradził na łamach tygodnika Co za tydzień. W ubiegłym roku, Fundacja Polsat, Jesteśmy dla Dzieci zorganizowała koncert, w którym wzięło udział wiele znanych muzyków wraz ze swoimi pociechami. Wśród nich była także wymagająca jurorka The Voice. Leon miał okazję pokazać się, jako młody, utalentowany DJ. Z kolei 16-letni Stanisław akompaniował matce na pianinie. Justyna Steczkowska pokazała się u boku synów. Fani nie wytrzymali. Rodzinny występ wywołał falę reakcji. Mimo skrajnych opinii, publiczność musiała przyznać, że synowie z całą pewnością mają przed sobą świetlaną przyszłość. Nic dziwnego, że gdy kilka miesięcy później Justyna Steczkowska znów pokazała się u boku synów na Instagramie, pod spodem spłynęła lawina komentarzy. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, tak można w skrócie określić klip, który udostępniła wokalistka. Roześmiana, spacerowała pod ramię ze swoimi pociechami. Cała trójka wyglądała niczym żywcem wyjęta z Hollywood. Zdecydowanie Stanisław i Leon odziedziczyli po matce nie tylko wrażliwość na muzykę, ale także onieśmielającą urodę. Piękna rodzina, cudownie wyglądacie razem, piękni synowie, piękna mama to i synowie przystojniaki, wpadli w zachwyt fani. Wygląda pani jak siostra, a nie mama, podsumował jeden z internautów. Kim są Stanisław i Leon? Starszy z braci śmiało podbija show biznes. Trzeba przyznać, że cała rodzina robi piorunujące wrażenie. Synowie onieśmielającej Justyny Steczkowskiej i architekta oraz modela Macieja Myszkowskiego zachwycają zarówno aparycją, jak i talentem. 5 lat starszy Leon już od lat pracuje na swoje nazwisko, zajmując się oprawą muzyczną w klubach i na dyskotekach. Jest współtwórcą projektu Mika i Laurent. Młodszy Stanisław także próbował swoich sił na estradzie, jednak obecnie woli unikać medialnego rozgłosu.
Marząc o karierze pianisty, nauki pobierał w szkole muzycznej w Grodzisku Mazowieckim, a rodzice chętnie wspierali go w pasji. W lipcu 2023 roku skończy 17 lat.